W studiu stworzyliśmy nowy projekt na potrzeby tego webinaru, żeby pokazać Państwu, jak ta terminologia jest wykorzystywana. Oczywiście tutaj mamy znowu okno rozpoznawania terminologii. W każdym z naszych segmentów aplikacja będzie przeszukiwać nasz słownik terminologii. Tutaj akurat w tym słowniku, który jest przeszukiwany w studio, jest termin dokument, jest termin car, jest tutaj nawet kilka synonimów. Jak Państwo zobaczą, pod jednym źródłowym tekstem car mogą być dwa synonimy w tym samym języku. Teraz jak z tego korzystać? No po pierwsze, aplikacja Studio umożliwia korzystanie z terminologii w bardzo podobny sposób jak do tej pory, czyli mogą Państwo po prostu taki termin wstawiać, klikając prawym przyciskiem w oknie wyszukiwania i korzystając z opcji insert ter, ale nie jest to specjalnie wygodna opcja dla osób, które korzystają z klawiatury. Najskuteczniejszym sposobem jest korzystanie z funkcji wstawiania terminologii, to jest Ctrl-Shift-L. Pierwszy termin, który zostanie znaleziony, będzie zaproponowany na liście. To oczywiście jest tylko przykład. Jak widzą Państwo podpowiedzi, one dotyczą funkcji autosuggest. To są jakby dodatkowe elementy. Teraz znowu mamy użycie terminologii, ale również to słowo zostało zapamiętane przez naszą pamięć tłumaczeń, w związku z czym jest podpowiedź z bazy, a z kolei drugi jest podpowiadany z funkcji autosuggest. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o terminologię, która jest w konkretnym zdaniu odnaleziona, to oczywiście może być tych terminów kilka. Tak jak Państwo tutaj widzą, możemy skorzystać z funkcji podawania tej terminologii, która została odnaleziona. Wówczas ta propozycja dotyczy kilku terminów, czy właśnie kilku synonimów. Możemy zatem wybrać konkretny termin i skorzystać z tego. Teraz to, co w przypadku Studio jest istotne, to możliwość tworzenia terminów w trakcie. Żeby stworzyć nowy termin w trakcie pracy, czyli coś, co się dzieje właściwie cały czas w trakcie pracy tłumacza, bo jeśli się tłumaczy dokument, to terminologia pojawia się praktycznie w każdym momencie, wystarczy zaznaczyć fragment tekstu, to może być fraza albo pojedyncze słowo. Najczęściej będą to pojedyncze słowa w języku źródłowym i w języku docelowym. Mając zaznaczone oba słowa, klikamy funkcję Add New Term, czyli wybieramy taką funkcję i jak Państwo zobaczyli w oknie poniżej, pojawia nam się edycja terminologii w oknie Term Based Viewer. Możemy ją oczywiście modyfikować, uzupełniać o poszczególne elementy, ale najczęściej po prostu zapisujemy taki termin w bazie i już w tej chwili od razu nasze okno Term Recognition zostało zaktualizowane o ten konkretny termin. To, co może być istotne jeszcze w trakcie pracy z dokumentami, to funkcja weryfikacji terminologii. Jak to działa? Spróbujmy zastosować tą funkcję. Funkcja weryfikacji jest oparta na dwóch komponentach. QA Checker, czyli najczęściej testy techniczne, o których nie będziemy teraz mówić, i weryfikacja terminologii. Terminologię można weryfikować na szereg sposobów, zawsze w odniesieniu do konkretnej bazy terminologii. Czyli mając dokument, możemy sprawdzić, czy zostały w nim użyte poprawne terminy, albo czy ktoś użył terminów, które ktoś zabronił. Często się to zdarza w projektach lokalizacyjnych, na przykład IBM wystrzega się niektórych terminów używanych przez Microsoft i odwrotnie. Wtedy takie terminy można oznaczyć na naszej liście jako zabronione. Tutaj zaznaczymy sobie sytuację, w której ktoś nie użył terminu ze słownika. Czyli spróbujemy uzyskać taką sytuację, w której ktoś przetłumaczył dany fragment tekstu, ale nie wykorzystał terminu, który został mu zaproponowany. Przetłumaczyliśmy ten nagłówek i skorzystaliśmy z funkcji weryfikacji. Jak widzą Państwo, pojawił się tutaj komunikat ostrzeżenia i informacja głosi. Aplikacja wykryła, że nie uwzględniono tłumaczenia terminu document, czyli innymi słowy, tłumacz pominął terminologię, bazę terminologii. To jest przykład tego, jak pracuje się z terminologią w aplikacji Studio. Co ciekawe, żeby pracować z terminologią w Studio, wcale nie trzeba nawet instalować Multiterma, aczkolwiek jest on potrzebny, żeby tworzyć takie bazy terminologii.